14 marca 2024 roku o godzinie 11:12 mija 44 lata od katastrofy samolotu IU-62 polskich linii lotniczych LOT o kodzie rejestracyjnym SPLAA nazwie Mikołaj-Kopernik. W wypadku, do którego doszło przy fortach przy warszawskim lotnisku Okęcie kilkanaście minut po godzinie 11, w piątek 14 marca 1980 roku zginęło 77 osób i 10 członków załogi. Z okazji dzisiaj przypadającej rocznicy tej katastrofy posłuchajcie o przebiegu lotu i przyczynach katastrofy. Zapraszam, bądźcie ciekawi. Muzyka Lot bardzo starał się pozyskać od producenta radzieckiego Iły 62, aby móc latać do Ameryki, wspomina kapitan PLL Lot Marian Nowotnik w portalu dla pilota.pl. W latach 60. największą maszyną we flocie polskiego przewoźnika był Ił 18. Samoloty tego typu latały na dalekich trasach, takich jak Warszawa-Moskwa czy Warszawa-Madryt. Te turbośmigłowce były lubiane przez załogi, jednak nie pozwalały na obsługę tras międzykontynentalnych. Taki i ustał kiedyś pod Częstochową był przerobiony na restaurację. Niestety już dzisiaj został sprzedany i rozebrany na części. Pierwszym iłem 62 odebranym przez lot 16 marca 1972 roku była właśnie maszyna z numerami rejestracyjnymi SPLEA, której nadano imię Mikołaj Kopernik. Wraz z zakupem tych samolotów otworzyły się olbrzymie możliwości dla lotu. Opowiada kapitan pll Lot Zbigniew kwiatek. Lot z takiego przedsiębiorstwa zaściankowego po prostu wyszedł na szeroki świat. Przedtem samoloty lotu latały tylko po Europie, mówi kapitan w portalu dla pilota.pl. Kapitan Tomasz Smolicz wylądował w Nowym Jorku maszyną z numerami SPLLA Mikołaj Kopernik po południu 13 marca 1980 roku. Następnie Kopernik przeszedł krótki rutynowy przegląd techniczny, zatankował paliwo, aby po kilku godzinach być gotowym do lotu powrotnego do Warszawy, ale już z inną załogą pod dowództwem kapitana Lipowczana. 47-letni Lipowczan pracował w PLL Lot od 15 lat, a w powietrzu spędził 8770 godzin, z czego połowę za sterami IU-62. Był to bardzo dużej klasy pilot. Wcześniej skoczek doświadczalny, a wcześniej pilot w aeroklubie warszawskim. Był jednym z elity pilotów w polskich liniach lotniczych LOT. Wspomina Karol Kłosiewicz, mechanik pokładowy. To był bardzo dobry pilot. Rozsądny, spokojny, opanowany. Dodaje kapitan Smolicz. Drugi pilot Kopernika, Tateusz Łochocki, w PLL-LOT pracował o rok krócej, a na iłach wylatał ponad 1800 godzin. Razem z pilotami w kabinie siedzą mechanik pokładowy Jan Łubniewski oraz radiotelegrafista Stefan Wąsewicz, który ma w momencie lotu już 33 lata pracy zawodowej w locie oraz nawigator Konstanty Chorzewski. Pilotowany przez kapitana Tomasza Smolicza samolot przyleciał do Nowego Jorku 13 marca 1980 roku. W drogę powrotną do Polski miał wystartować około godziny 19 czasu lokalnego. Jednak śnieżyca i spowodowana nią konieczność oczyszczenia samolotu oraz pasa startowego spowodowały ponad dwugodzinne opóźnienie, a start nastąpił o godzinie 21.08. Po nocnym locie nad oceanem, Świt zastaje załogę Kopernika nad Szkocją. Nad Bałtykiem, po minięciu Danii, samolot wchodzi w polską strefę powietrzną. O godzinie 10.35 przelatuje nad Darłowem, potem nad Grudziącem. W okolicy Płońska zostaje przejęty przez obszar kontrolny Okęcia, który następnie przekazuje maszynę sekcji podejścia, mającej doprowadzić samolot do lądowania. Nad Warszawą jest mroźna, ale słoneczna pogoda. Widoczność jest bardzo dobra, a wiatr w normie. Po 9 godzinach rutynowego rotu oznaczonego numerem LO007 samolot zbliżał się do lotniska Okęcie na kierunku 15 po wcześniejszej zmianie pasa do lądowania. Na ponad minutę przed planowanym lądowaniem załoga zgłosiła wieży kontrolnej, że nie zaświecił się wskaźnik wysunięcia podwozia. Tego typu awarie zdarzały się w samolotach produkcji radzieckiej i na ogół wynikały z przepalonego bezpiecznika bądź żarówki. W takim wypadku załoga przelatywała nad lotniskiem i powtarzała podejście do lądowania. W tym czasie mechanik pokładowy rutynowo sprawdzał wszystkie obwody, a w tym czasie ktoś z obsługi lotniska przez lornetkę obserwował i potwierdzał drogą radiową fakt wysunięcia się podwozia. Załoga zdecydowała się na ten manewr. Jest bardzo ważną sprawą, żeby jednak ta sygnalizacja przy pomocy zielonej lampki się odbyła, bo wtedy podwozie nie dość, że jest wysunięte, to jeszcze ma zapięte zamki uniemożliwiające jego złożenie się podczas lądowania, tłumaczy Karol Kłosiewicz na portalu dla pilota.pl. Kontroler lotów wydał polecenie przejścia samolotu z pułapu 250 na 650 metrów. Kontrola zbliżania 007 w lewo 5 stopni. Kopernik tak jest, zrozumiałem. Chwileczkę, mamy trudności z sygnalizacją podwozia. Przechodzimy na drugi krąg. Kontrola zbliżania. Zrozumiałem kurs pasa i 650. Kopernik kurs pasa i 650. Był to ostatni komunikat nadany z kokpitu Kopernika, jaki usłyszeli kontrolerzy na Okęciu. Gdy na polecenie dowódcy mechanik pokładowy zwiększył moc wszystkich czterech silników, pękł wał turbiny niskiego ciśnienia silnika numer 2, który leżał po lewej części samolotu przy kadłubie, a turbina obracająca się swobodnie w strudze gazów rozkręciła się do prędkości powodującej jej samoczynne rozerwanie na części, całkowicie niszcząc silnik numer 2. Odłamki silnika, czyli tej turbiny, rozleciały się na trzy strony, uszkadzając silnik numer 1, przebijając kadłub, co spowodowało także zniszczenie układów sterowniczych, układów zasilania czarnej skrzynki i rejestratora kokpitu, oraz uszkodzenie silnika numer 3, leżącego po drugiej stronie kabiny. W rezultacie przestały całkowicie działać silniki 2 i 3, a uszkodzenie wykazywał silnik numer 1. Utracono także możliwość sterowania samolotem, a oderwane od linek stery wysokości opadły w dół, kierując nos samolotu ku ziemi. Po 26 sekundach, praktycznie całkowicie bezwładnego opadania, samolot ściął prawym skrzydłem drzewo i uderzył w powierzchnię pokrytej lodą fosy okalającą Fort Okęcie, twierdzy Warszawa. Pilotowi zmieniającemu kierunek spadania samolotów jedynie wychyleniem lotek na skrzydłach, udało się ominąć budynki zakładu poprawczego dla nieletnich. Samolot, w zderzeniu z ziemią, rozpadł się na wiele części. Do wydobycia ich niezbędne okazało się częściowe wypompowanie wody z fosy. W tym celu sprowadzono pompy kopalniane z kopalni Bogdanka pod Lublinem. Ciało kapitana Lipowczana znaleziono na ulicy, wśród budynków mieszkalnych. Ciała pozostałych ofiar leżały rozrzucone wśród szczątków samolotu. W katastrofie zginęło 77 pasażerów, 10 członków załogi. Na pokładzie byli między innymi Anna Jantar, Gwiazda polskiej sceny muzycznej lat 70., wracająca z turne po Ameryce. Amerykański etnomuzykolog Alan Merriam oraz 22 członków amerykańskiej amatorskiej reprezentacji bokserskiej oraz szóstka młodych delegatów z warszawskich uczelni, wracająca z obrad Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych ISEC. Na okolicznych drzewach wisiały sukienki, szczątki, wstrzępki niebieskich i pomarańczowych pontonów z wyposażenia samolotu, Ziemią przykrywały torby, torebki, portfele, wystawiając na pokusę nie tylko tłum gapiów, ale inicjantów, którzy zabezpieczali miejsce wypadków. W latach 80. Jerzy Dziewulski był dowódcą jednostki antyterrorystycznej na lotnisku Okęcie w Warszawie. Kierował wieloma akcjami ratunkowymi, a jedną z nich zapamiętał szczególnie, ponieważ miał dyżur właśnie w tym dniu. Swoje wspomnienia, Jerzy Dziewulski opowiedział w wywiadzie rzece z Krzysztofem Piziom, zamieszczonym w książce o terrorystach w Polsce wydanej przez wydawnictwo Pruszyńskiej spółka. Jerzy Dziewulski wspomina pasażerów przeciętych na pół, mówi widzę czarnoskórych. Dużo ich jest. Potem się dowiedziałem, że to bokserska reprezentacja USA, którzy są poobcinani od połowy. Korpusy stoją na ziemi lub leżą, powiedział Dziewulski w wywiadzie Rzece. Ciała bokserów były przecięte w miejscu, w którym mieli zapięte pasy. Tak ewidentnie przecięły ich pasy. I widzę czarnoskórego, który patrzy na mnie. Jak Boga kocham i mruga. Ja nie wierzę własnym oczom. Wydawało mi się, że to mi się śni. Ten obraz pozostanie ze mną do końca życia. On z tymi otwartymi oczami. Oczywiście przestaje mrugać po paru sekundach. Widać jeszcze serce pracowało i mózg pracował. Tak zostaje, z półotwartymi ustami. Widzę, jak jacyś ludzie przeszukują cały ten rozrzucony majdan, wspomina w książce dziewulski. Według lekarzy przybyłych na miejsce wypadku, wiele ofiar najprawdopodobniej spało w momencie zderzenia z ziemią. Niektórzy z nich byli jednak świadomi, że samolot się rozbije, i trzymali się foteli tak mocno, że w momencie zderzenia uległy zerwaniu ich mięśnie i ścięgna w ramionach. Władze PRL-u powołały komisję mającą wyjaśnić przyczyny katastrofy. Jednocześnie cenzura zabroniła publikacji jakichkolwiek wypowiedzi świadków. Relacje prasowe opierały się jedynie na depeszach PAP oraz oficjalnych wypowiedziach. W wyniku działań Komisji do zbadania okoliczności katastrofy ustalono, że załoga zachowywała się bardzo profesjonalnie i była doskonale przygotowana do służby. Według ekspertów powodem katastrofy były wady konstrukcyjne wału silnika, który wskutek drgań pękł i spowodował awarię. Określono to dzięki badaniom wału korbowego silnika nr 2. Doktor inżynier Ryszard Szczepanik na miejscu katastrofy zabezpieczał silniki Kopernika. Szczególnie zapamiętał silnik numer 2. Był przykadłubowy, lewy, był wręcz złamany. Cały kadłub sprężarki praktycznie nie istniał. Był oddzielony od pozostałej części silnika, a obie części trzymały się razem jedynie na resztkach przewodu paliwowego, olejowego, na tych zewnętrznych rurkach, które dostarczają do pracy silnika potrzebne ciecze robocze. Ustalono, że nastąpiło rozkręcenie turbiny niskiego ciśnienia do Prędkości obrotowej o 130% przekraczającej prędkość maksymalną, która następnie rozerwała tarczę turbiny, tłumaczy Ryszard Szczepanik. Należało teraz dowiedzieć się, czemu turbina ta rozkręciła się do wartości nadkrytycznych. Silnik numer 2 rozebrano na podstawowe elementy i znaleziono przyczynę rozerwania dysku turbiny. To był wał główny, tłumaczy profesor Jerzy Maryniak z Politechniki Warszawskiej na portalu dla pilota. W silniku odrzutowym turbina napędza sprężarkę przez wspólny wał łączący te dwie skrajne części silnika. Jeżeli wał zostanie rozerwany, turbina napędzana strumieniem gorących gazów wylatujących z silnika rozkręca się do prędkości, przy której rozpada się samoistnie na trzy równe części. Jeden z dysków turbiny obracającej się swobodnie w struce gazów uległ rozerwaniu po około 1 10 sekundy. Paradoksalnie można było powiedzieć, że mechanik dodał mocy o jeden raz za dużo. Gdyby na lotnisku Kennedy'ego przeprowadzono próbę silników i pracowały one na postoju z pełną mocą, to duże prawdopodobieństwo jest, że urwanie wału i eksplozja turbiny nastąpiłyby właśnie wtedy. Każda z trzech równych części rozerwanego talerza turbiny osiągnęła prędkość 200 metrów na sekundę i wirując z prędkością 7400 obrotów na minutę, zostaje wyrzucona z silnika numer 2. Pierwszy fragment rozrywa obutowę silnika w okolicy tylniej belki zawieszenia silników i odlatuje w przestrzeń. Znaleziono go później 2 km od miejsca katastrofy. Ślady uderzenia drugiego fragmentu dysku znaleziono na kadłubie turbiny sąsiedniego silnika numer 1. Trzeci fragment przeleciał na wylot przez kadłub samolotu unieruchomił całkowicie silnik numer 3. Montowanie silników w tylnej części samolotu zamiast pod skrzydłami było zgodne z tendencją projektowania samolotów na początku lat 60. ale zabudowa dwóch silników obok siebie, w podwójnej gondoli miała jeden dość poważny mankament. Awaria jednego z nich niemal w każdym przypadku powodowała uszkodzenie sąsiedniej jednostki napędowej. Dzisiaj jak wiemy silniki montuje się pod skrzydłami samolotów w niemałym oddaleniu od siebie, zatem pożar lub eksplozja jednego z silników powoduje, że drugi pozostaje wciąż sprawny. Oglęciny ocalałych części wraku wyjaśniają kolejne części zagadki. Manetki przepustnic silników 2 i 3 były ustawione w pozycji pracy jałowej, czyli załoga zredukowała ich obroty, wnioskując ich uszkodzenie na podstawie wskazań przyrządów. A manetka sprawnego silnika numer 4 pozostała w pozycji maksymalnej mocy startowej. Manetka wykazująca zakłócenia silnika numer 1 początkowo także była ściągnięta do pozycji biegu jałowego, ale została lekko pchnięta do przodu około 12 sekund przed zderzeniem z ziemią co wskazywałoby na próbę zwiększenia mocy samolotu. Wskazówka rozbitego prędkościomierza wskazywała 350 km na godzinę. Pół minuty wcześniej, tuż przed awarią, Kopernik podchodził do lądowania pod kątem 3 stopni z prędkością 320 km na godzinę na wysokości 250 m. Ze sprawnym układem sterowania maszyna powinna była dolecieć do pasa nawet na jednym silniku. System sterowania w ILE-62 stanowiły ułożone na podłodze samolotu dur aluminiowe rurki popychaczy połączone przegubami. Biegły one od kabiny pilotów do powierzchni sterowych na ogonie samolotu. W miejscu, gdzie przebiegały one obok silników, zostały przecięte przez szybko poruszający się przedmiot. Ekspertyza wykazała w miejscach przecięcia popychaczy ślady stopu, z którego zrobiona była tarcza turbiny. W ułamku sekundy samolot pozbawiony możliwości sterowania wysokości i sterem kierunku zmienił tor lotu ku ziemi. Ciężkie stery wysokości samoczynnie opadły pod własnym ciężarem w dół, zwiększając pochylenie samolotu na nos. W chwili zderzenia z ziemią statecznik poziomy samolotu był wychylony o minus 3,6 stopnia, a podwozie znajdowało się około 30 cm od kadłuba w pozycji będącej w trakcie chowania się przed odejściem na drugi krąg. Układ był sprawny, przepaliła się tylko żarówka. Kapitan Lipowczan i jego załoga mieli jedynie 26 sekund na reakcję po rozerwaniu turbiny, której fragmenty zniszczyły dwa silniki i przecięły popychacze sterów na ogonie samolotu, i zerwały także grubą wiązkę przewodów elektrycznych. Ślady zadrapań znalezione na dłoni Pawła Lipowczana wskazują, że w dramatyczny sposób próbował on zerwać drut podtrzymujący osłonę przycisku stabilizatora steru wysokości. W załodze udało się tylko skręcić niesterownym samolotem. W prawo, wychylając lotki na skrzydłach. Tym sposobem piloci ominęli budynek zakładu poprawczego dla nieletnich, znajdujący się bezpośrednio na trasie opadającej maszyny. Samolot w zderzeniu z lodem i ziemią rozpadł się na wiele części, ponieważ główny ciężar uderzenia w ziemię odbył się na lodzie fosy Fortu Okęcie. Oficjalny raport z katastrofy, jako główną przyczynę katastrofy, wskazywał błędy przy produkcji wału turbiny, która była niewłaściwa. Właściwie przygotowana i miała karby, które powodowały, że podczas obracania się z prędkością tysięcy obrotów na minutę stopniowo rozgrzewała się w tym miejscu i ulegała stopniowemu osłabieniu. Dlatego też, jak donosili piloci w swoich raportach, silnik ten wskazywał się wysokim poziomem wibracji, z którym nie mogli sobie poradzić. Jednak raport nie ujawnia całej prawdy o katastrofie, której można było wielokrotnie uniknąć. Dowiedzmy się teraz, co to jest lider. Od 1977 roku Gierkowska Polska pogrążała się w coraz większym kryzysie gospodarczym, i Ministerstwo Komunikacji zażądało od lotu oszczędności dewizowych, a wtedy przestano zważać na jakiekolwiek normy bezpieczeństwa. Postanowiono oszczędzać także na remontach silników, mimo że zarówno piloci, jak i mechanicy narzekali na ich złą jakość. Jednak za każde serwisowanie Rosjanie kazali sobie płacić w dolarach, dlatego ówczesna dyrekcja lotu uznała, że resurs silników może wynosić nie 5000 godzin, lecz prawie dwa razy więcej, i wysłano do biura konstruktorskiego Siergieja Iliuszyna informację, że w Polsce przeprowadzono rzekome badania, które wykazały, że ich silniki są tak dobre, że wytrzymają 8600 godzin lotu bez remontu. W odpowiedzi radzieccy konstruktorzy napisali, że jeżeli Polacy chcą, to niech tyle latają, ale oni, radzieccy konstruktorzy, biorą odpowiedzialność jedynie za 5000 godzin lotu bez awarii. Takie praktyki doprowadziły do tego, że wkrótce lot nie dysponował już wystarczającą liczbą w pełni sprawnych silników dla swoich Iłów. Poradzono sobie z tym w taki sposób. Stosowana była praktyka, że na trzy silniki w początkowej fazie eksploatacji dodawano czwarty, wyeksploatowany, który miał przebieg znacznie ponad dopuszczalnej normy fabrycznej, mówi pilot lotu Jan Gołaś w portalu dla pilota.pl. Podczas prac komisji wyjaśniającej przyczyny katastrofy odkryto, że była ta powszechna praktyka u przewoźnika. Niesprawnym silnikom mechanicy nadali nazwę liderów. Według gwarancji udzielonej przez producenta silniki NK-8 powinny pracować bezawaryjnie przez 5000 godzin lotu. Tyle wynosił ich resurs techniczny, czyli przybliżony okres pracy bezawaryjnej, po jakim musiały wrócić do ZSRR, aby przejść remont kapitalny, za który Rosjanie kazali sobie płacić w dolarach. Do momentu katastrofy silnik numer 2, który eksplodował, przepracował tylko 5459 godzin. Najmniej ze wszystkich jednostk które były w tym dniu zabudowane na koperniku, a i tak o 500 godzin więcej niż wynosił jego resurs techniczny. Śledztwo ujawniło, że już wcześniej ten silnik sprawiał kłopoty, gdy był zamontowany w samolocie Fryderyk Chopin SPLAC od pierwszego remontu lot skierował go już w 1975 roku, już po 1700 godzinach pracy. Wtedy uszkodzeniu uległy łopatki sprężarki niskiego ciśnienia. Po remoncie w ZSRR silnik zamontowano w samolocie Tadeusz Kościuszko SPLAB, gdzie notorycznie przekraczał dopuszczalne poziomy wibracji, które dało się wyczuć w tylnej części samolotu, więc w 1978 roku silnik ponownie trafia do remontu, a po powrocie dostaje informację od radzieckich konstruktorów, że normy wibracji dla tego silnika zostają przez nich podwyższone i zostaje zainstalowany na koperniku, gdzie przepracowuje tylko 700 kolejnych. Godzin. Wiadomo, że dyrekcja techniczna LOT, wykorzystując przysłane przez Rosjan orzeczenie, że poziom wibracji tego silnika jest podwyższony, zdecydowała się zamontować feralny silnik na Koperniku. Tuż przed wylotem do Nowego Jorku 13 marca 1980 roku, wszystkie silniki skontrolował mechanik Zdzisław Jaromniak, który mówi dla portalu Dlapilota.pl. Na pierwszym silniku jest wgięcie łopatki turbiny w jej dolnej części, najszerszej. Na jej krawędzi natarcia. Zauważyłem, że wgięcie to było naprawiane, zeznawał później przesługującym go milicjantom. Po stwierdzeniu usterki chciał ją zgłosić, ale gdy zajrzał do dziennika technicznego samolotu, zobaczył, że uszkodzenie jest już tam wpisane wcześniej, a mimo to dyrekcja stale dopuszczała samolot do lotu. Jaremniak nie zamierzał podważać kompetencji zwierzchników. W gięcie widocznie nie przekraczało normy, dodał później w trakcie przesłuchania. W niewiele lepszym stanie był silnik numer 3, który miał wówczas wylatane 8200 godzin bez żadnego remontu, o 3200 godzin więcej niż wynosiła gwarancja producenta. Mówiąc krótko, 13 marca Kopernik poleciał za ocean na trzech silnikach liderach, które ledwo nadawały się do latania, i jednym sprawnym technicznie silniku, który i tak miał przekroczony resurs o 10%. fatalnym stanie utrzymania silników przez dyrekcję lotu nie wspomina raport komisji badającej przyczyny katastrofy. A szkoda, już wówczas międzynarodowe przepisy prawa lotniczego, zarówno europejskiego, JAR i FAA w Stanach Zjednoczonych nakazywały, aby główne systemy maszyny, w tym sterowania ciągiem silników, sterowania wychyleniem lotek, sterów pionowych i poziomych, układ wiązek elektrycznych, radio, radar były montowane podwójnie czyli układ główny ma być zdublowany przez układ awaryjny na wypadek, gdyby zawiódł ten pierwszy. Znajdujące się po drugiej stronie żelaznej kurtyny, radzieckie zakłady produkujące samoloty nie stosowały się do tychże przepisów. Tak więc w Iłach 62. Tylko był jeden układ stalowych linek i popychaczy wychylających stery i trymery w skrzydłach i na ogonie. W przypadku ich awarii piloci byli praktycznie bez szans na prowadzenie i kontrolowanie maszyny. Monity pilotów o zamontowanie z dodatkowego wyposażenia nie przenosiły żadnych skutków. Dlatego duża część winy za katastrofę leży po stronie samego lotu, gdyż kierownictwo niezbyt prężnie reagowało na skargi pilotów, czy nawet samych mechaników z obsługi naziemnej. Musiało dojść do katastrofy kolejnego samolotu Iła-62 w 1987 roku w Lesie Kabackim, aby przełamać zasłonę milczenia i zacząć działać. Wówczas na wszystkich silnikach zamontowano dodatkowe czujniki wibracji szwajcarskiej firmy, a także zdublowano układ sterowania samolotem. Z pierwszej katastrofy, chociaż nie napisano tego w raporcie, wyciągnięto jednak wnioski. Wymieniono wszystkie silniki w samolotach i zaprzestano stosowania liderów, czyli używania silników ponad normę ich resursu technicznego. Wymusili to na dyrekcji lotu sami piloci, odmawiając latania samolotami, w których zamontowane były silniki z przekroczonym resursem technicznym. Niestety nie zdecydowano się wówczas na zdublowanie układu sterowania, chociaż, jak wykazała katastrofa, był on podatny. Na awarię i musiało zginąć 180 kolejnych ludzi w katastrofie w 1987 roku. Aby to poprawić, imieniem kapitana Pawła Lipowczana nazwana została ulica na Warszawskim Okęciu, dawniej ulica rozwojowa, poprzeczna Alei Krakowskiej, położona naprzeciwko progu drogi startowej 15. Na terenie fortów stoi symboliczny pomnik ofiar katastrofy, który do niedawna składał się z krzyża i przyspawanego do niego metalowego elementu z kopernika, ale w 2013 roku złomiarze oderwali go i sprzedali na złom. Dobrze, że z każdej katastrofy linie lotnicze, piloci i producenci samolotów wyciągają wnioski, które pomagają nam poprawiać bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Z katastrofy samolotu w 1980 roku wyciągnięto tylko część wniosków, a druga część dotycząca układu sterowania niestety nie została zrealizowana. To spowodowało, że w kolejnej katastrofie Iła-62 w lesie kabackim zginęło 180 osób. I była to największa do dziś katastrofa w polskim lotnictwie cywilnym. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Jego długość przerosła moje szacunki, ale temat był bardzo obszerny i nie chciałem go dzielić na dwa osobne podcasty, jak w przypadku podcastu o katastrofie samolotu w Lesie Kabackim. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na następny.